Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Marek z kanału Punch Area i zapraszam Was na analizę gali KSW-79. Już w najbliższą sobotę organizacja KSW zorganizuje pierwszą w tym roku zagraniczną galę. Zobaczymy na niej 9 pojedynków, które postaram się Państwu przeanalizować. Zapraszam do oglądania! Pojedynek numer 1 to starcie zakontraktowane w kategorii średniej, w którym to Frederik Komuenia podejmie Matyasa Wiszlaja. Frederik Komuenia to 30-letni zawodnik reprezentujący Czechy, który zawodowe starty rozpoczął w ubiegłym roku. Oba pojedynki stoczył na galach organizacji I Am Fighter. Na wydarzeniu z numerem 5 znokautował w drugiej rundzie Filipa Grznara, natomiast galę później wygrał z Mirosławem Hornikiem. Frederik Komuenia jest zawodnikiem, który najlepiej odnajduje się w płaszczyźnie stójkowej. W swoich pojedynkach lubi wchodzić w wymiany. Gorzej prezentują się natomiast jego umiejętności zapaśnicze, gdzie Czech popełnia dość podstawowe błędy. Jego rywalem będzie Matyas Wiszlaj. Jest to zawodnik ze Słowacji, który swój pierwszy zawodowy pojedynek stoczył w ubiegłym roku. Wystąpił na gali East Pro Fight, gdzie znokautował w pierwszej rundzie Patryka Jewickiego. Słowak jest zawodnikiem dość statycznym zarówno w stójce, jak i w parterze. W tej pierwszej płaszczyźnie zadaje dość mało ciosów, natomiast w parterze skupia się głównie na mozolnej pracy z góry. Od czasu do czasu decyduje się na zasypywanie rywala gradem ciosów. Moim zdaniem starcie to będzie raczej należało do tych radosnych, czyli takich, w których umiejętności zawodników schodzą na dalszy plan. Myślę, że pojedynek ten zakończy się w pierwszej rundzie, a zwycięstwo odniesie w nim Frederik Komuenia. Uważam, że w stójce naruszą swojego rywala, a następnie zasypie go lawiną ciosów w parterze. Kolejna walka zakontraktowana jest w umownym limicie 59 kg, a zmierzą się w niej Natalia Baczyńska-Krawiec oraz Petra Ciastkowa. Natalia Baczyńska-Krawiec to zawodniczka zawodowo walcząca od 2016 roku. Do tej pory walczyła dla takich organizacji jak Ladies Fight Night oraz Contender Fight Night. W KSW stoczyła 2 przegrane pojedynki. Na gali z numerem 69 musiała uznać wyższość Sary Luzar-Smajić, natomiast 4 wydarzenia później przegrała z Karoliną Owczarz. Natalia Baczyńska-Krawiec jest zawodniczką, która lepiej odnajduje się w płaszczyźnie stójkowej. W swoich walkach sporo boksuje oraz okazjonalnie zadaje niskie kopnięcia. Jej przeciwniczką będzie Petra Ciastkowa. Jest to 41-letnia Czeszka zawodowo walcząca od 2015 roku. Walczyła dla takich organizacji jak Octagon, GMC, Bellator czy XFN. Odniosła zwycięstwa nad takimi zawodniczkami jak Vladena Jaworskaja, Aitana Alvarez czy Beata Juchasz. W Bellatorze stoczyła 2 przegrane pojedynki, w których musiała uznać wyższość Denis Kielholz oraz Elian Kalionidu. W KSW stoczyła 1 walkę, w której to po dość wyrównanym pojedynku przegrała z Adrianną Kreft. Petra Ciastkowa to zawodniczka, która również preferuje walkę w płaszczyźnie stójkowej. W swoich pojedynkach dość sporo boksuje. Moim zdaniem pojedynek ten będzie toczył się głównie w płaszczyźnie stójkowej, a zwycięstwo odniesie w nim Petra Ciastkowa. Uważam, że wykorzysta ona swoją przewagę warunków fizycznych i wygra przez decyzję sędziowską. Trzecie zestawienie odbędzie się w limicie do 68,5 kg, a zmierzą się w nim Ramzan Żąbiew oraz Murilo Delfino. Ramzan Żąbiew to zawodnik, który swój pierwszy pojedynek stoczył w 2018 roku. Regularne starty zaczął 3 lata później. Większość swoich walk stoczył w organizacji 100% Fight. Tam odniósł zwycięstwa nad takimi zawodnikami jak Ashot Grigorian, Mikael Ben-Simon oraz Sofien Belait. Ramzan Żąbiew jest zawodnikiem posiadającym bardzo duże umiejętności w płaszczyźnie zapaśniczej. W swoich walkach lubi kontrolować przeciwników zza pleców. W parterze zadaje głównie piekielnie mocne ciosy. Ponadto w swoich walkach stosuje sporo widowiskowo wyglądających akcji. Jego przeciwnikiem będzie Brazylijczyk Murilo Delfino. Jest to zawodnik zawodowo walczący od 2017 roku. Do tej pory swoje walki toczył na różnych lokalnych galach w Brazylii. Pokonał m.in. Leandro Souza czy Matko na Pudlo. Co ciekawe, wszystkie swoje pojedynki wygrywał w pierwszych rundach. Teraz powróci do walk po prawie 4-letniej przerwie.
Murilo Delfino jest zawodnikiem, który od samego początku walki dąży do sprowadzenia rywala do parteru. Tam szuka poddań lub zasypuje go gradem ciosów. W stójce natomiast lubi dociskać przeciwników do siatki. Moim zdaniem pojedynek ten zakończy się w pierwszej rundzie, a zwycięstwo odniesie w nim Ramzan Dzombiew. Uważam, że zdominuje on zapaśniczo swojego przeciwnika i wygra przez techniczny nokaut. Czwarte starcie zakontraktowane jest w kategorii średniej, a zmierzą się w nim Andreas Berg Gustafsson oraz Dawid Hosek. Andreas Berg Gustafsson to zawodnik zawodowo walczący od 2019 roku. Początkowo walczył dla takich organizacji jak Fight Club Rush, Cage Warriors czy Brave CF. Na początku swojej kariery zanotował passę 6 wygranych z rzędu. Pokonał m.in. Amilcara Alvesa, Givago Francisco oraz Miro Jurkowicza. W KSW stoczył jeden pojedynek. Na gali z numerem 55 przegrał po wyrównanej walce z Damianem Janikowskim. Po tym starciu miał około 2-letnią przerwę w startach. Powrócił na gali Fight Club Rush 14, gdzie znokautował Łukasza Dziudzie. Andreas Berg Gustafsson jest zawodnikiem posiadającym duże umiejętności zapaśnicze. W swoich walkach lubi dociskać rywali do siatki, a także dociskać ich w parterze. W stójce natomiast zadaje dość powolne ciosy. Jego przeciwnikiem będzie Dawid Hosek. Jest to zawodnik zawodowo walczący od 2018 roku. Walczył dla takich organizacji jak Octagon, RFA czy I Am Fighter. Dla tej pierwszej organizacji stoczył aż 8 pojedynków, z czego 5 zakończył na swoją korzyść. Pokonał m.in. Jakuba Belle, Olega Nagornego czy Marcina Naruszczkę. W RFA zaliczył 2 występy, w których wygrał z Bartłomiejem Gładkowiczem oraz przegrał z Nenadem Avramowiciem. Swój ostatni pojedynek stoczył na gali I Am Fighter 6, gdzie znokautował Martina Horskiego. Dawid Hosek to zawodnik, który w swoich walkach prezentuje spore umiejętności pięściarskie. Od czasu do czasu stara się również dociskać swoich przeciwników do siatki. Moim zdaniem pojedynek ten będzie trwał pełen dystans, a zwycięstwo odniesie w nim Andreas Berg Gustafsson. Uważam, że zdominuje on zapaśniczo swojego rywala i wygra to starcie przez decyzję sędziowską. Piąta walka zakontraktowana jest w kategorii półśredniej, a zmierzą się w niej Brian Hoy oraz Żivko Stoimenow. Brian Hoy to zawodnik zawodowo walczący od 2013 roku. W swoim dorobku ma walki dla takich organizacji jak Brave CF, GMC, M1 Global czy UAE Warriors. Odniósł zwycięstwa nad takimi zawodnikami jak Paulo Boer, Islam Kapilaev, Joe Cummins czy Wissem Hammani. W KSW stoczył 2 walki. Na gali z numerem 72 pokonał Michała Pietrzaka, natomiast 4 wydarzenia później przegrał z Arturem Szczepaniakiem. Brian Hoy jest zawodnikiem, który swoje pojedynki lubi toczyć w stójce. Prezentuje raczej ofensywny styl, lubi zadawać dużo ciosów. Gorzej prezentuje się u niego obrona, szczególnie ta przed wysokimi kopnięciami. Jego rywalem będzie Żivko Stoimenow. Jest to zawodnik z Bułgarii, zawodowo walczący od 2016 roku. Walczył dla takich organizacji jak Max Fight czy GMC. W jego rekordzie nie ma zwycięstw nad jakimiś mocnymi zawodnikami. Wygrał m.in. z Miguelem Angelem Duranem oraz Falco Neto. W KSW wystąpił raz. Na gali z numerem 69 przegrał przez poddanie z Arturem Szczepaniakiem. Żivko Stoimenow jest zawodnikiem, który swoje pojedynki lubi toczyć w stójce. Co ciekawe, w walkach stara się od czasu do czasu iść w nogi rywali, jednak dość rzadko udaje mu się obalać swoich przeciwników. Posiada też mocny cios. Do tej pory na 13 zwycięstw aż 7-krotnie nokautował swoich oponentów. W pojedynku tym zmierzą się ze sobą dwaj zawodnicy, u których defensywa nie należy do mocnych stron. Uważam, że zwycięstwo w tym starciu odniesie Brian Hoy. Jest on bardziej dynamicznym zawodnikiem i myślę, że znokautuje swojego rywala jednym z ciosów w stójce już w pierwszej rundzie. Czas na pierwsze na tej gali zestawienie w kategorii ciężkiej. Zmierzą się w nim Daniel Omielańczuk oraz Michał Kita. Daniel Omielańczuk to zawodnik zawodowo walczący od 2009 roku. Walczył dla takich organizacji jak UFC czy ACA. W tej pierwszej odniósł zwycięstwo nad takimi zawodnikami jak Jairi Zdanho czy Aleksiej Olejnik. Przegrał natomiast ze Stefanem Struffem, Timem Johnsonem czy Curtisem Bladesem.
ACA pokonał m.in. Bobiego Brentsa, Jewgenia Erokina, Denisa Smoldareva oraz Daniela Jamesa. Na gali z numerem 114 dostał nawet szansę zawalczenia o mistrzowski pas kategorii ciężkiej, jednak przegrał z Tonym Johnsonem. W KSW wystąpił do tej pory czterokrotnie. Pierwsze dwa starcia stoczył jeszcze na początku swojej kariery i w nich przegrał z Konstantinem Głuchowem oraz Davidem Oliwią. Natomiast w swojej obecnej przygodzie z polską organizacją przegrał z Ricardo Praselem oraz pokonał po kontrowersyjnej decyzji sędziowskiej Michala Martinka. Daniel Omielańczuk jest zawodnikiem preferującym walkę w stójce. Lubi dociskać swoich rywali do siatki, a także uderzać ich pojedynczymi, mocnymi ciosami. Jego przeciwnikiem będzie Michał Kita. Jest to zawodnik zawodowo walczący od 2006 roku. Swoje pojedynki toczył dla takich organizacji jak M1 Global, Babylon MMA czy Fight Exclusive Night. Pokonał takich zawodników jak DJ Linderman, Rico Rodriguez czy Alexei Olejnik. W KSW stoczył 9 pojedynków, z czego tylko 3 zakończył na swoją korzyść. Kita pokonał Marka Samociuka, Michała Andryszaka oraz Michała Włodarka. Michał Kita jest zawodnikiem, który preferuje walkę w płaszczyźnie stójkowej. Szczególnie niebezpieczny jest w pierwszej rundzie, kiedy to zadaje sporo silnych i celnych ciosów. Zdecydowanie najsłabszą stroną Michała Kity jest jego kondycja. Moim zdaniem pojedynek ten nie potrwa pełnego dystansu, a zwycięstwo odniesie w nim Daniel Omielańczuk. Uważam, że w pierwszej rundzie wytrzyma on presję narzuconą przez Kitę, a w drugiej odsłonie walki znokautuje go w stójce. Siódme starcie również zakontraktowane jest w królewskiej kategorii, a zmierzą się w nim Arkadiusz Wrzosek oraz Tomas Możny. Arkadiusz Wrzosek to zawodnik, który starty w MMA rozpoczął w ubiegłym roku. Zadebiutował na gali KSW 73, gdzie mimo początkowych problemów pokonał Tomasza Sarare. Wcześniej toczył swoje pojedynki w kickboxingu. Walczył m.in. w organizacji Glory, gdzie pokonał Badra Hariego oraz Demoreo Denisa. W swoim dorobku ma również pas mistrzowski organizacji FEN w kickboxingu. Zdobył go pokonując na gali z numerem 19 Nikolaja Falina. Arkadiusz Wrzosek to zawodnik, który w walkach wykorzystuje swoje umiejętności kickbokserskie. W stójce lubi bić kombinacjami oraz wyprowadzać kopnięcia. W parterze natomiast skupia się na zadawaniu ciosów. Nieco słabiej prezentuje się u niego defensywa. Natomiast Tomas Możny to kickbokser, który w MMA walczył 2 razy. Pierwszy z pojedynków stoczył w 2011 roku, gdzie przegrał przez dyskwalifikację z Hubertem Lechem. W ubiegłym roku stoczył kolejny pojedynek w MMA, tym razem na gali RFA 4. Tam znokautował w drugiej rundzie Kamila Mindę. Co ciekawe, sam w tym pojedynku był bliski bycia znokautowanym. W kickboxingu walczył m.in. dla organizacji Glory, gdzie pokonał Cichada Kepeneka oraz Daniela Skwora. Możny w swoich walkach korzysta jedynie z umiejętności kickboxerskich. Co ciekawe, obaj panowie stoczyli wcześniej pojedynek w formule kickboxerskiej. W 2015 roku zwycięstwo odniósł Słowak. Teraz jednak sytuacja jest nieco inna i moim zdaniem w pojedynku tym zwycięży Arkadiusz Wrzosek. Uważam, że będzie on lepiej wyglądał kondycyjnie i wygra to starcie przez decyzję sędziowską. Ósme zestawienie zakontraktowane jest w kategorii średniej, a wystąpi w nim lokalny bohater Dominik Humburger, który to podejmie Jorge Bueno. Dominik Humburger to zawodnik zawodowo walczący od 2021 roku. Walczył m.in. w organizacji RFA, gdzie pokonał Abilaja Ibrajewa oraz Milana Datelinkę. W KSW stoczył 1 walkę. Na wydarzeniu z numerem 73 znokautował w drugiej rundzie Borysa Borkowskiego. Dominik Humburger jest zawodnikiem dość chaotycznie walczącym w stójce. W parterze natomiast zasypuje rywali gradem ciosów. Do tej pory wszystkie walki wygrywał przez techniczne nokauty. Jego przeciwnikiem będzie Jorge Bueno. Jest to zawodnik z Brazylii, który zawodową karierę rozpoczął w 2017 roku. Walczył dla takich organizacji jak Arena Global czy PFA. W tej drugiej zdobył nawet mistrzowski pas kategorii półciężkiej, pokonując Andersona Melo. Pierwszą porażkę zanotował w swoim 7. zawodowym pojedynku. Na wydarzeniu Cage FS 11 przegrał z Florianem Abergerem. Na swoim koncie ma również 1 walkę dla organizacji Octagon, w której to odniósł szybkie zwycięstwo nad Markiem Mazuchem.
Swój ostatni występ zaliczył na gali Superior Challenge 25, gdzie znokautował Tamerlana Dadaeva. Jorge Bueno to zawodnik, który odnajduje się w płaszczyźnie parterowej. Do tej pory sześciokrotnie nokautował swoich oponentów oraz zanotował również jedno poddanie. Moim zdaniem pojedynek ten będzie bardzo dynamiczny i zakończy się w pierwszej rundzie. Myślę, że zwycięstwo odniesie w nim Dominik Humburger. Uważam, że naruszy on swojego rywala w stójce, a następnie zasypie go w parterze gradem ciosów. A wydarzenie to zakończy starcie o pas mistrzowski kategorii ciężkiej, w którym to Phil de Vries podejmie Toda Duffiego. Phil de Vries to zawodnik zawodowo walczący od 2009 roku. W przeszłości walczył m.in. w UFC, gdzie osiągnął rekord 2-3. W KSW jest on jednak prawdziwym dominatorem i zanotował tam 8 wygranych. Pas zdobył już w debiucie dla polskiej organizacji, w którym to pokonał Michała Andryszaka. Później pokonał takich zawodników jak Karol Bedorf, Tomasz Narkun, Michał Kita czy Ricardo Prasel. Phil de Vries jest zawodnikiem posiadającym duże umiejętności parterowe. W tej płaszczyźnie stara się kontrolować swoich rywali, a także szukać poddań. Do tej pory na 22 zwycięstwa aż 13-krotnie poddawał swoich oponentów. Jego przeciwnikiem będzie Todd Duffy. Jest to zawodnik zawodowo walczący od 2007 roku. W przeszłości walczył dla UFC, gdzie osiągnął rekord 3-2. Pokonał Tima Hauge, Neila Grova oraz Phila de Vriesa, którego to znokautował po 2 minutach walki. Przegrywał natomiast z Alisterem Overeemem oraz Frankiem Mirem. Swój ostatni pojedynek stoczył w 2019 roku i został on uznany za no contest. Todd Duffy jest zawodnikiem, który zdecydowanie lepiej odnajduje się w płaszczyźnie stójkowej. Walczy dość widowiskowo, gdyż lubi wchodzić w wymiany. Nie wiadomo jednak, jak teraz się zaprezentuje, gdyż miał bardzo długą przerwę. Nieco wcześniej wspomniałem, że obaj panowie walczyli już ze sobą i wtedy zwycięstwo odniósł Todd Duffy. Tym razem jednak uważam, że historia się nie powtórzy i starcie to zakończy się zwycięstwem Phila de Vriesa. Myślę, że już na początku walki sprowadzi on swojego rywala do parteru i tam go podda. I jeżeli chodzi o dzisiejszy film, to by było na tyle. Mam nadzieję, że się podobało i do zobaczenia w następnych materiałach, które to już niedługo. Cześć!